Zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo, w którym pokażę Ci, jak zrobić samej czy samemu zawieszki do kolczyków. Do tego celu ja dzisiaj w tym wideo użyłam drutu 22 gauge, a drutu z miedzi. W opisie napiszę, ile to milimetrów, ułamek milimetra jest 22 gauge i potrzebujemy tego drutu 4 cm. Jak widzisz na wideo, musimy oszlifować końcówki. Ja do tego celu użyłam po prostu pilniczka, metalowego pilniczka do paznokci, żeby końcówki drucika były takie oszlifowane i nie raniły ani nie dziurawiły odzieży. Musimy użyć też takich okrągłych szczypiec i jedną końcówkę tego drucika lekko wyginamy i teraz mniej więcej w połowie tego druta, może tak troszeczkę więcej niż połowa, zaginamy na ołówku. Ja użyłam zwykłego ołówka z taką metalową końcówką i to pozwala zrobić taką ładną lub, nie wiem jak to po polsku, wiecie, że nie mieszkam w Polsce już kilka lat i trochę mi brakuje słów czasami, ale staram się jak mogę. I teraz, zobacz, w tym tak mniej więcej, nie wiem, 3/4 centymetra zaginam ponownie i ja tutaj użyję do ozdoby takiego koralika, które użyłam również do kolczyków, żeby tak nadać takiego szlifu moim kolczykom, bo te zawieszki są właśnie pod te kolczyki robione. I teraz założyłam ten koralik i znowu użyję tych zaokrąglonych szczypiec. Troszeczkę zginam tą pozostałą część drucika i z powrotem, teraz zobacz, takim ruchem do siebie formuję taką pętlę lub po angielsku, czyli pętlę, tak? Pętelkę. Tak jak to kolczyki mają. Takie pętelki na końcu. No i podoba mi się, tak? To, co zrobiłam do tej pory, mi się podoba. Jak chcesz mieć dłuższe kolczyki, to użyjesz dłuższego drucika. Możesz zrobić też większą lubkę tu i tam. Ale te akurat są długie kolczyki i mniejsze zawieszki będą lepsze. No i odginam lubkę, zakładam kolczyk, zamykam lubkę, używam szczypiec. Bardzo w opisie do filmu podam namiary, myślę, że w Polsce są do kupienia. Bardzo dobrej jakości, bardzo precyzyjne. I tak to wygląda. Takie ładne kolczyki, zawieszki. Kolczyki zrobiłam metodą beadweaving, to jest koralikowanie chyba po polsku. Bardzo interesująca metoda robienia biżuterii, jeżeli chcesz dostać schemat, jak zrobić te kolczyki w języku polskim, no to napisz komentarz pod filmem. Dziękuję. Alicja z tej strony.